Chciałam cię zapytać, jakie filmy i seriale oglądasz? Co poza YouTube'em? Bardzo dużo. Kiedyś było tego na pewno więcej, bo miałam więcej czasu, ale od kiedy robię YouTube'a, no to ciężko z tym. Ale byłam maniaczką seriali i do dzisiaj uwielbiam i przede wszystkim wybieram te, które poleca największe grono moich znajomych i ostatnio wkręciłam się totalnie w Grę o Tron. Pochłonęło mnie tak, że dosłownie, wiesz, odcięcie od świata, brak snu i po prostu muszę. Czyli czekasz na nowy sezon? Tak, tak, o Jezu, kurczę. To jest najlepszy film, serial w ogóle, ekranizację, jakkolwiek można by to ująć, jeśli chodzi o w ogóle o ten gatunek. Jesteś fanką Daenerys? Tak. Jak my wszystkie. Ciężko nie być. Tak, w ogóle cały motyw ze smokami i z nią jest dla mnie jednym z tych takich ważniejszych i który mnie najbardziej interesuje. A co z kinem? Chodzisz do kina? Na czym byłaś ostatnio? Bardzo często chodzę do kina. Staram się w ogóle zawsze raz w tygodniu to robić, ze znajomymi. Od razu takie fajne spędzenie czasu, relaks. Najlepiej w tygodniu. Polecam chodzić w tygodniu do kina, bo wtedy mamy wrażenie, jakby był weekend w środku tygodnia. To tylko mała rada ode mnie. Ale jeśli chodzi w ogóle o filmy, ostatnia rzecz, klapa totalna, ale niczego się więcej po tym nie spodziewałam. To była już chyba trzecia część tej sagi Igrzyska Śmierci. Tak, Igrzyska Śmierci, dokładnie. Po tym się nic nadzwyczajnego nie spodziewałam i było trochę gorzej niż myślałam, ale obejrzałam w ogóle wcześniejsze dwie części, to nie było tak, że tak poszłam i wydaje mi się, z tego co pamiętam, te wcześniejsze były trochę lepsze. Nadal nie uważam, żeby to był w ogóle jakiś topowy film, ale taka ciekawa rozrywka. Wcześniej oglądałam Interstellar i Gone Girl i właśnie Gone Girl niesamowicie mi się spodobało. Świetny film. Jesteś fanką Finchera? No, można tak powiedzieć. A jeśli chodzi o Igrzyska, znasz oryginał książkowy? Nie. Planujesz? Nie, dlatego że to nie jest akurat coś, co jakoś tak mocno mnie pociąga. I tylko dlatego. Jeśli chodzi o film, czysta rozrywka, można powiedzieć odmurzenie. Wiedziałam, że tam nic głębokiego nie będzie. I jakby też w takim celu poszłam, ale to nie jest taki klimat, który by mnie wkręcił na tyle, żeby czytać książkę. A jesteś może fanką serialu o zombie, którego fanami są wszyscy, czyli The Walking Dead? Nie, jeszcze w ogóle go nie obejrzałam, w ogóle. To zachęca mocno. Ale z takich w ogóle klimatów lekko śmiertelnych to True Blood, zdecydowanie. Ale mam jeszcze w ogóle do nadrobienia cały ostatni sezon. Słyszałam, że skończyło się strasznie, że okropnie w ogóle, w sensie, że wiesz, że to nie powinien być koniec. I nie wiem, i proszę nie mów mi, jak oglądałaś, ale skończyłam właśnie na czterech sezonach. Niestety, no, jak dla mnie pierwsze dwa były najlepsze, ale to też jest niestety tak często z serialami, że w ogóle te pierwsze serie są super, a potem już mamy wrażenie, że czasami za mocno kombinują. No niestety, tak jest w przypadku na przykład Supernatural, nie wiem czy wiesz, znasz, jeśli te klimaty sci-fi trochę cię interesują? Nie aż tak bardzo. Od czasu do czasu tylko lubię coś takiego obejrzeć, ale z takich tych rzeczy, które porzuciłam, to na przykład Dexter. Dextera porzuciłam w trzeciej serii, nie obejrzałam jej do końca nawet, a wiem, że chyba było nawet więcej. Pierwsze dwie tak, potem już ta trzecia, już totalnie tego nie czułam. Polecam nadrobić czwartą, bo to najlepszy sezon Dextera. Ale jak teraz wskoczę na samą czwartą, mimo że nie obejrzałam trzeciej, będzie okej? Będzie okej. Tak? Dobra, no to tak zrobię. To była Red Lipstick Monster, dziękuję.